W okresie styczeń-sierpień 2017 roku eksport wyniósł 131,4 miliarda euro, import natomiast 130,5 miliarda euro. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło około 900 milionów euro. Eksport w przedmiotowym okresie wzrósł o 9,5%, import natomiast o 11,4%. W sprawozdaniu Głównego Urzędu Statystycznego największe wrażenie wywarły dane dotyczące krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie eksport wzrósł o 24,2% do 7,8 miliarda euro. Tak spektakularne wyniki były niestety w głównej mierze efektem niskiej bazy z początku zeszłego roku. Świetnie prezentowała się statystyka eksportu do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż towarów wzrosła o 16,6% do wartości 9,2 miliarda euro. Wzrósł eksport do Stanów Zjednoczonych o 28,3%. Stany Zjednoczone cały czas utrzymują się w rankingu 10 najważniejszych partnerów handlowych Polski. Najważniejszym odbiorcą polskich towarów pozostały kraje Unii Europejskiej, do których trafia ponad 79% całości naszego eksportu. Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. Nasze prognozy dotyczące eksportu w całym 2017 roku mówią o jego zwiększeniu do wartości 196 miliardów euro, czyli wzrost o 10,5%. Do tak dynamicznego zwiększenia strumienia eksportu przyczyni się sprzyjająca koniunktura gospodarcza na świecie, wzrost inwestycji w krajach Unii Europejskiej, w przypadku niektórych rynków efekt niskiej bazy. W przypadku 2018 roku wartość eksportu wzrośnie do 212 miliardów euro, czyli o 8,4%.